Dzisiaj troszkę inny film. Pokażę wam, jak zrobić oświetlenie pod Method Feather Gunso szytówka. Taki tak zwany target board, czyli taka tablica. Niekoniecznie ona musi być z podświetleniem, ale będzie miała takie znaczniki białe i takie jaskrawe. Będzie to sygnalizowało na delikatne brania, idealne na jesienne zasiadki. Już mnie tu kiepiec zaczepiał, jak widzicie. Idealne na jesienne zasiadki. Także tak, ja już wam pokazuję, co będzie potrzebne, żeby zrobić właśnie taką tablicę. A wy nie zapomnijcie o naciśnięciu subskrypcji, łapka w górę oczywiście. No i już wam pokazuję, już działamy. Tak, do wykonania właśnie takiej tablicy będzie potrzebny podpórek. Ja akurat mam czarny, bo chcę sobie zrobić czarne tło, czarny spray. Klej dwuskładnikowy. Tu jak widzicie, czerwony i biały mam lakier do auta. No i lampka, taką właśnie kupiono w Biedronce. Do regulacji światła. Zabieramy się do roboty i już wam pokazuję, jak to będzie wyglądało wszystko. A oczywiście tablica to nic innego jak podstawka do kuchni, kupioną za 2 zł z takim rantem. No i jeszcze najważniejsza rzecz, bo tu już to mam wklejone, już wam pokazuję. Może chcę już to wkleić na kleju dwuskładnikowym. Gwint do podpórki chycony na kleju dwuskładnikowym, żeby to fajnie przywiesić. Ja się zabieram za malowanie tego na czarno. Co, podoba ci się to, Atos? Co? Podoba ci się to? Uważaj, bo będziesz czarny, wiesz? Bo teraz będę malował. Atos, uciekaj. Tak to będzie wyglądało z tej strony. Jeszcze potem druga strona pomaluję i efekt końcowy będzie wam powiem naprawdę zarąbisty. Do pełna, nic nie żałuj, ryby to przyniesie. Syp do pełna.